Dobra, jesteśmy na pokazie Cavalli Home. Wiem, że urządzasz swój dom. Czy chcesz urządzić w stylu Cavalliego? Zaraz się przekonam, czy to jest mój styl. Jeszcze nie widziałam tych mebli. Jestem podekscytowana. Zobaczymy, czy on mieści się w ramach mojego gustu. A czym jest dla ciebie styl, czym jest dla ciebie moda? Czy lubisz Cavalliego ubrania? Zależy jakie. No wiadomo, że każdy projektant ma swoje lepsze i gorsze dni i etapy w swojej karierze. Ja jestem radykalnym wodnikiem, więc absolutnie nie fokusuję się na jeden styl nigdy. Wręcz przeciwnie, nie ulegam jakimś trendom. Chciałabym zawsze i robię to, idę pod prąd. Więc tak naprawdę co sezon podoba mi się co innego. Czyli co ci się podoba, to umieścisz w swoim mieszkaniu. I to jest bardzo fajne, bo nie trzeba jednego trendu śledzić. A powiedz, kto cię stylizuje? Masz bardzo piękny kombinezon, którym ja się od razu zainteresowałam. Czy sama stylizujesz twoje wyjścia, twoje ubranie, czy korzystasz z projektantów? Nie. Sama się stylizuję. Bardzo lubię modę zagraniczną, ale oczywiście też polskich projektantów. Mam na sobie kombinezon Zuhaira Murada, więc... Ta akurat zagraniczna, jak sama nazwa wskazuje. Rzeczywiście też uważam, że jest bardzo ładny, aczkolwiek niesamowicie niewygodny. Cały czas muszę wciągać brzuch. Bo to jest kombinezon, więc w kombinezonie niestety masz świetną sylwetkę. Czy ty korzystasz często z beauty? Co ty robisz? Czy ty nic nie jesz? Nie, no jem, ale staram się zdrowo odżywiać. I no i ta moja dieta jest taka dosyć w porównaniu do innych. No restrykcyjna, ponieważ nie jem od jakiegoś czasu mięsa za dużo, nie jem nabiału, laktozy, wiadomo, no i glutenu też staram się nie jeść, ale nie dlatego, że jestem uczulona, tylko no tak dla zdrowotności. Tak, bo teraz jest trend zdrowotności i bardzo dobrze, ja też to robię, ale jakoś mi to źle wychodzi. Po prostu wyniosłam to z domu, mój ojciec jest olimpijczykiem, sportowcem, więc zawsze bardzo zdrowo się odżywialiśmy i jak byłam w liceum, jadłam zdrowe rzeczy, czy też staram sobie upiec, wyprowadziłam się z domu bardzo szybko, staram się upiec sobie coś bez cukru, to wszyscy byli zdziwieni, a teraz jest to rzeczywiście trend, ale ja już to znam wiele lat temu.